Hej dziewczyny, witajcie w kolejnym teście podkładu i dzisiaj testujemy podkład Anastasii, ten najnowszy Luminous Foundation, czyli jest to podkład, który ma być rozjaśniający, rozświetlający. Ja ten podkład wzięłam sobie po prostu pod próbkę tego podkładu, byłam w Sephorze w Arkadii i powiem wam, że te podkłady były tak skitrane, że ja przez pewien czas w ogóle nie mogłam ich znaleźć. Ja jestem osobą niską, owszem te szafy nie są super wysokie, natomiast jeżeli coś jest na poziomie mojego wzroku, no to ja tego nie zobaczę i tak po prostu kątem oka zauważyłam, te podkłady były jakoś tak dziwnie włożone i w ogóle do góry nogami, żeby było widać kolory, bo na górze nie widać koloru, więc one były włożone do góry nogami. Kolor jaki wzięłam to jest 110C. Wydaje mi się, że jest to chyba chłodny, natomiast szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale chyba tak, dostępny w 5 kategoriach odcieni, bardzo jasne, jasne, średnio oliwkowe, ciemne oraz w 3 tonacjach chłodna, ciepła, neutralna, więc obstawiam, że C to jest tonacja chłodna, natomiast jak zobaczycie jak nakładam, moim zdaniem ta tonacja nie jest chłodna, moim zdaniem ten podkład wpadał w takie żółtawe wręcz tony. Podkład kosztuje 219 zł w Sephorze, jego pojemność to jest 30 ml. Opakowanie klasyczne, ja wam tutaj no nie mam opakowania, więc co najwyżej mogę wam po prostu tak pokazać, ale każdy może wejść na stronę zobaczyć. Mi się akurat ten wielki napis foundation, który jest na podkładzie, totalnie nie podoba, dla mnie to po prostu jedzie chińszczyzną strasznie, nie wiem czemu. Sam jakby ten front tutaj, który jest, czyli ten napis Anastasia jest ładny, ale jak się odwróci buteleczkę i właśnie jest ten wielki napis foundation, to dla mnie już po prostu jakbym to kupiła w jakimś takim, wiecie, sklepie, wszystko za 5 zł. Totalnie mi się nie podoba. Ale to jest jakby rzecz wtórna tak naprawdę, co się komu podoba, co nie. Przeczytam wam, co jest napisane. Podkład Luminous Foundation marki Anastasia posiada płynną, wodoodporną formułę, która tworzy świetliste, naturalne wykończenie. Świetlista formuła zapewnia długotrwałe, średnie krycie, a jednocześnie jest niemal nieodczuwalna na skórze i wygląda niezwykle świeżo. Podkład oferujący stopień krycia, na który czekałaś, podkład Luminous Foundation wygląda doskonale noszony solo. Nie ma potrzeby utrwalania go pudrem, tararara. Dostępny w 50 całkowicie naturalnych odcieniach, podkład Luminous Foundation zmniejsza widoczność wszelkich niedoskonałości skóry, w tym przebarwień i nierówności, bez efektu maski i zakrywania naturalnego blasku skóry. Łatwa do rozprowadzenia formuła, nie utlenia się i nadaje skórze perfekcyjny wygląd, bez efektu odbijania światła lampy błyskowej. Okej, za co pokochasz podkład, bo to jeszcze nie koniec. Wodoodporna, aha, ale tu w sumie powtarzają to samo, czyli wodoodporna, trwała formuła, nadaje ci też świeży promienny wygląd, maskuje przebarwienia, bla, 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 bla. Odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, w tym skóry wrażliwej. Ja akurat nie mam wrażliwej, ale odpowiedni, no to zobaczymy. Eleganckim, nowoczesnym opakowaniu ze specjalnym higienicznym dozownikiem. No normalnie jakby to było wielkie odkrycie, że podkład jest w opakowaniu z pompką. Tam pamiętam na zdjęciach, że tam było, że jest wegański, że nie ma parabenów, że nie ma zapachu, że nie ma coś tam. O jest, właśnie, bez glutenu. Bez glutenu? A ja jem ten podkład? Bez parabenu, alkoholu, substancji oleistów, oleju mineralnego oraz talku, testowane klinicznie pod nadzorem okulistów i dermatologów, niekomedogenne. Podobno słyszałam to w kilku amerykańskich filmach, że takie właśnie testowane dermatologicznie, testowane przez okulistów, gówno znaczy i generalnie jest to chwyt. No ale okej, nie testowane właśnie na zwierzętach, wegański. W ogóle przy okazji tego podkładu wyszedł też puder Anastasii, natomiast ja nie zdecydowałam się na jego zakup, on kosztuje 199 zł. Ciekawa jaka jest jego pojemność, czy tutaj na stronie w ogóle jest 25 gramów, czyli taka wiecie, konkretna pojemność, tak? Bo Too Faced Peach Perfect ma 35 gramów, oczywiście jest troszeczkę tańszy, ale to jest Too Faced, a to jest Anastasia. Natomiast no nie zdecydowałam się na zakup tego pudru, bo tych pudrów mam już bardzo dużo, więc no testujemy sobie akurat bez tego pudru. Zobaczymy, może jak się pojawią jakieś, nie wiem, informacje, że to jest genialny, rewelacyjny puder, to się na niego zdecyduję, natomiast na chwilę obecną no wolałam go po prostu nie kupować. Na razie skupiamy się właśnie dzisiaj tylko i wyłącznie na podkładzie. Tak więc zapraszam Was klasycznie na swatche, a potem do nakładania. Czas na swatche i niestety pogoda nie za bardzo pozwala na nagrywanie swatche w świetle dziennym, więc wracam niestety do swatche w świetle sztucznym. Tutaj mamy podkład Anastasii w kolorze 110C, następnie Urban Decay Stay Naked w kolorze 11NN, Fenty Beauty w kolorze 100, Smashbox Studio Skin w kolorze 03, Makeup Forever Matte Velvet Skin w kolorze Y215, Revlon Colorstay dla cery suchej w kolorze 110 oraz ten najnowszy podkład z Bourjois w najjaśniejszym kolorze 100 Rose Ivory. No to przechodzimy do nakładania. Jest 8:19. Trochę jeszcze śpię, co chyba widać po lekko napuchniętych oczach.
ale myślę, że nie wsadzę sobie żadnego pędzla do oka, przynajmniej mam taką nadzieję. Więc tak, biorę sobie próbeczkę, biorę ten pędzelek, którego używam do cut crease, to jest Hebe E02, w sensie z Hebe, tak? No Hebe. Okej, i będę nakładać go partiami, ten podkład, bo nie wiem, jak szybko on pracuje i nie wiem, ile mi go potrzeba. Wydaje mi się, że go potrzeba trochę więcej. Okej. Najpierw tyle i zobaczymy. Niestety nie było kolorku 100, żebym wzięła próbkę 100. Najjaśniejszy był kolorek 110, ale miejmy nadzieję, że powinien być dobry. Jeśli chodzi o krycie, to po pierwsze to się w ogóle szybko wszystko wklepało, ale mam wrażenie, że to jest takie bardzo średnie krycie, tak, no trochę widać różnicę pomiędzy jedną stroną a drugą, ale no małe jest to krycie. Ja w sumie nie czytałam nawet, jakie ona ma mieć krycie, bo ja to z reguły czytam dopiero jak nagrywam wstęp, więc nawet nie mam pojęcia, więc wy już wiecie, no bo ja już to przeczytałam, ale ponieważ ja to wszystko robię na odwrót, to u mnie jest trochę inaczej. No dobra, no to teraz tutaj wytrzyjmy pędzelek, dajmy na czoło i zobaczymy, co się będzie działo. Wiecie co, wydaje mi się, że chyba ten 110 nawet jest troszeczkę przyciemny. Tak porównując właśnie z moim dekoltem, to mam wrażenie, jakby jednak 110, nie wiem, może mi się wydaje, ale mam wrażenie, jakby jednak 110 był nieco przyciemny. Może jednak 100 byłby lepszy. Dobrze, że nie kupiłam, tylko wzięłam próbkę, ale no jestem zdziwiona, bo w sumie wiecie, przy 50 odcieniach podkładów dołożę sobie jeszcze trochę, bo naprawdę to krycie jest takie marnawe. Przy 50 odcieniach podkładu, no to spodziewałabym się jednak, że te jasne faktycznie będą jasne, bo są osoby, które są jaśniejsze ode mnie, więc dziwne. Jest taki żółtawy, a to miał być, to jest 110C, czyli cool, tak? Tak mi się wydaje, no cool. Więc powinien nie być taki żółtawy, no a przecież ja nie jestem aż taka chłodna, aż nie mam aż takiego zimnego odcienia skóry. Więc mam wrażenie, że coś z tymi podtonami też nie do końca im wyszło. Natomiast jeśli chodzi o sam podkład, no to przy nałożeniu jego wykończenie jest takie naturalne, coś takiego, bo on nie świeci się tak bardzo na przykład jak ten Makeup Revolution Conceal and Hydrate. On się świecił po całości, jakby był po prostu mokry. Natomiast ten przy nałożeniu jest taki, widzicie, ma takie wykończenie właśnie naturalne, bardzo ładne, które wiem, że u mnie po prostu zakończy się jedną wielką kulą dyskotekową za godzinę, więc jakby fajnie, że jest ładny. Czekajcie, jeszcze sobie w sumie ściągnę nadmiar z pędzelka, żeby już tutaj mi nic nie zostało. I wpracuję go tu. W sumie fajnie, że zobaczcie, że mogę tak dokładać i pracować i nie zdejmuję sobie podkładu, tylko on się ładnie wtapia z tym, co już nałożyłam wcześniej, więc to jest na pewno na plus. Zbliżę Was trochę do siebie, żebyście mogły się teraz przyjrzeć, jak ten podkład wygląda jeszcze w ogóle nieprzypudrowany, jeszcze nawet nie mam korektora pod oczami. Tu mój Stefan, który siedzi bardzo głęboko i nie chce wyjść, wygląda jakby chciał, wygląda jakby był gotowy, ale nie, po prostu on jest taki wredny i uparty i siedzi tam głęboko. W każdym razie podkład naprawdę wygląda bardzo ładnie i naturalnie i jakby gdyby tak wyglądał cały dzień, to ja bym była naprawdę przeszczęśliwa i zadowolona, ale obstawiam, że niestety tak nie będzie wyglądał. Dobra, jako korektor Jeffree Star, bo używam sobie go trochę w, wiecie, też w innych filmach, to pomimo tamtego testu, który zrobiłam, to i tak przynajmniej trochę będzie widać. Jego za dużo nie trzeba. Mniej więcej tyle. Ja naprawdę, jak widzę dziewczyny, jak one tyle tego korektora walą, naprawdę nie rozumiem tego. Ja w życiu bym po prostu go nie rozblendowała w takiej ilości. Już nawet z taką ilością mam nieco kłopot, ale daję jakoś radę. Korektor nałożony, nawet ten kolor się tak bardzo nie odcina od podkładu. Przypudruję go pudrem Kat Von D Lockit, przynajmniej mam do czego ten puder wykorzystać. Bo jako puder do całej twarzy mi się nie sprawdza, ale jako puder pod oczy całkiem nawet nie wysusza, przynajmniej na razie na tyle, na ile użyłam, a używam go naprawdę, staram się używać go niedużo, natomiast no, na tyle sporo, powiedzmy, że jeżeli mam tusz, to żeby mi się panda nie robiła na dole, bo jednak mi się tusz odbija na dole. Dobra, więc myślę, że teraz czas, bo już tak długo gadam, czas przypudrować podkład i przypudruję go Too Faced Peach Perfect, standardowo, tak, moim ulubionym pudrem, ale oczywiście będziemy go próbować z innymi pudrami, więc biorę na gąbeczkę
i pudruję tutaj, gdzie najbardziej się przytłuszczam, czyli broda, skrzydełka nosa oraz czoło. A następnie biorę pędzel do pudru, czyli to jest z Glam Shopu, z kolekcji Royal. Biorę to, co tutaj resztka została, wpracowuję w pędzel i pudruję boki przy okazji, zmiatając po prostu nadmiar pudru, który mi osiadł tutaj, gdzie używałam gąbeczki. I tak wygląda podkład w tej chwili, przypudrowany. Możecie się przyjrzeć, nie wygląda zbyt sucho, nie wygląda zbyt matowo. Owszem, już nie ma tego takiego błysku, który był, kiedy podkład był mokry. Natomiast, no wiecie, że w moim wypadku to nic nie daje, tak? No musi być puder, bo inaczej będę naprawdę się świecić i wyglądać bardzo nieładnie. Więc ostatnie spojrzenie i oddalamy się daleko. Mamy godzinę 8:30, więc myślę, że możemy to uznać za start testu. Ja wykończę w tej chwili makijaż i po prostu zaraz do Was wrócę. Makijaż nałożony klasycznie, jak przy takich testach, naprawdę bardzo minimalistyczny, no bo trochę nie ma sensu. Z reguły do podsumowania trochę bardziej się umaluję i trochę tam zrobię coś fajniejszego, natomiast tu i w przebitkach z reguły jest to bardzo, bardzo minimalistyczny makijaż. Jeśli chodzi o policzki, to mam bronzer z tego trio ze Smashboxa, w zasadzie używam tylko cały czas tego jednego. Róż ostatnio zaczęłam sięgać po NARS Orgasm, bo dawno nie używałam, stwierdziłam, a może sobie do niego wrócę. Na powiekach mam kolor pop w kolorze I Heart This, po prostu taki błyszczący, zwykły, normalny kolor. No turbo pigmenty mi się za bardzo osypują, więc jak robię taki makijaż, to jednak zdecydowanie wolę sięgać po kolor pop. Tuż Too Faced Damn Girl cały czas używam, już pewnie niedługo będę musiała skończyć, ale jeszcze póki daję radę, to jeszcze używam. Na brwiach pomada z Benefitu, a na ustach mam po prostu balsam z Lenesz. Nie bardzo go lubię, bo on nie daje zbyt dużego nawilżenia, ani no, nie działa tak jak maska, natomiast jest rano, jest chyba 8:40 w tej chwili, czy tam przed 9:00 ogólnie, więc ja i tak zaraz pójdę jeść śniadanie, więc balsam jest po prostu tylko i wyłącznie na chwilę. I wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o makijaż. No jestem ciekawa, jak ten podkład będzie się sprawdzał, zobaczymy. Ach, włosy świeżo umyte, to zaraz wszystko leci i się przykleja do tego balsamu. Zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, po prostu w tej chwili wygląda bardzo ładnie. Ten kolor może już faktycznie się tak bardzo nie odcina od szyi, no, chociaż, no nie wiem, może jednak trochę. Takie mam wrażenie, że może jednak trochę się odcina. No, nie wiem, ciekawa jestem. Nie było koloru 100 w ogóle w Sephorze, albo przynajmniej ja nie znalazłam, więc wzięłam taki, jaki był po prostu. No, to jest test, więc nawet jeżeli trochę się tam odcina, to nie ma większego znaczenia. No dobra, więc w takim razie widzimy się za 5 godzin. Mamy godzinę 13:23, czyli jakieś 5 godzin od nałożenia podkładu. No i już widzę, że to raczej nie będzie podkład, który będzie się dosyć długo utrzymywał na mojej skórze. Widać, że już świecę się tutaj przy nosie, świecę się na brodzie. Jeszcze z brody się nie wytarł, więc to na pewno na plus, że jeszcze na tej brodzie jest i jeszcze się nie zważył. Natomiast mam wrażenie, jakby ściemniał, jakby jednak przy tym, jak się sebum wydzieliło, no to zoksydował w ciągu tych 5 godzin i jest ciemniejszy. Takie mam wrażenie, jakby tutaj po prostu jakbym była ciemniejsza niż byłam rano. Ja Wam się oczywiście teraz zbliżę, żebyście mogły zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo ekstremalnie blisko, no ale przynajmniej wszystko dobrze widać. Więc możecie zobaczyć, tak, że to oświecenie jest. Przypomnę, że nie mam rozświetlacza dzisiaj w ogóle na twarzy, więc tak, tutaj naturalny wewnętrzny mój glow. Tutaj na brodzie. Na razie nic się tu nie dzieje takiego, w sensie póki co to wygląda jeszcze ok, ale no mam wrażenie, no przewiduję, że to raczej nie będzie podkład długotrwały i raczej on nie będzie się dobrze na mojej twarzy utrzymywał. Takie mam podejrzenie, no już widząc po tym po prostu tak wygląda po 5 godzinach z całkiem dobrym pudrem, chciałam Wam pokazać, ale mam tutaj odwrócone, z całkiem dobrym pudrem, czyli o... Too Faced Peach Perfect, tak? Więc no, zobaczymy. Po prostu zobaczymy. Widzę się z Wami za 5 godzin. Słuchajcie, nie minęło 10 godzin, jest 17:40, ale już nie mogę wytrzymać z tym makijażem. Czuję się tak strasznie tłusto, czuję się tak strasznie źle, jakbym miała ten makijaż 15 godzin. Nie marzę o niczym innym, żeby go zmyć. Niestety to jest ostatnio jakiś taki trend, bo często tak miewam właśnie z tymi podkładami, które testuję, że one się strasznie wyświecają, wytłuszczają w ciągu dnia. W tej chwili nie mamy zbyt dużych upałów, więc no, podkład nie ma u mnie pod górkę, bo ja mam po pierwsze stacjonarną pracę, nie biegam do metra, nie jeżdżę środkami komunikacji miejskiej, nie biegam za autobusami, poruszam się samochodem, więc naprawdę...
no powinny się lepiej spisywać, przynajmniej takie jest moje zdanie, naprawdę są podkłady, które się lepiej spisują, ten, no, no nie, na plus, to co widzę na plus, to to, że on się nie zważył i nie rozpadł i nawet utrzymał się na brodzie, ale to jest jedyny plus, jaki ja widzę tego podkładu, natomiast no reszta po prostu świecę się przeraźliwie, chodźcie troszeczkę bliżej i możecie się teraz przyjrzeć. Błysk jest wszędzie, nawet na policzkach, tu gdzie nie mam rozświetlacza, błysk po prostu, o, jak idealnie widać, dotarł wszędzie. Oczywiście broda to jest jedno wielkie, błyszczące pole, to samo przy nosie i na czole też. Niestety, po prostu błyszczę się dosłownie wszędzie. Natomiast tak jak mówię, plus jest taki, że nie zważył się tutaj na brodzie, gdzie zazwyczaj podkłady mi się ważą, więc nie wiem, może jakaś baza matująca by pomogła. Natomiast z drugiej strony, jak sobie myślę po prostu o innych podkładach, typu właśnie drogeryjnych, jak Revlon, jak Belle, jak Make Up Revolution nawet, no to nie mam z nimi takiego problemu, żebym musiała kombinować i żebym w ten sposób wyglądała po 9 godzinach. Ja już miałam ochotę godzinę temu przyjść, ale stwierdziłam, że dobra, przytrzymam jeszcze i tak co chwila mówię, przytrzymam jeszcze, bo naprawdę już po prostu mam ochotę go zmyć, czuję jaka jestem tłusta i nawet, nie wiem, tak sobie teraz może wmawiam, bo chcę go zmyć, ale że to jest po prostu szkodliwe siedzieć z takim tłuszczem na twarzy, że no po co, tak? Po co mam się tak męczyć, skoro mogę to za chwilkę zmyć? Teraz już będzie i tak tylko gorzej, ta godzina nie robi żadnej różnicy, tak więc na chwilę obecną to tyle. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć jakąś kombinację, gdzie to będzie wyglądało lepiej. Na razie, no, cieszę się, że nie kupiłam tego podkładu, tylko że wzięłam próbkę, to znowu utwierdza mnie w tym przekonaniu, żeby jednak brać próbki, a nie kupować podkłady, chociaż to powoduje, że te testy są po prostu troszeczkę, jakby zanim ja w ogóle będę miała czas pojechać do Sephory, poprosić o próbkę, to czasami mija tydzień, dwa tygodnie, bo po prostu nie mam czasu, a wiadomo, że jakbym zamówiła podkład, to miałabym go o wiele szybciej, no ale potem miałabym po prostu pełną szufladę podkładów, które nie są dla mnie dobre, więc wiadomo, że chciałoby się na przykład móc przetestować podkład, przynajmniej ja bym chciała móc przetestować podkład jak najszybciej, jeżeli on tylko wychodzi, to od razu go kupić, dostać, wypróbować i tak dalej. Natomiast no mogę to zrobić, mogłabym kupić, tylko że wtedy właśnie wylądowałabym z całą szufladą podkładów, które nie są dla mnie zbyt dobre, a tak właśnie mogę zaoszczędzić te pieniądze, kupić coś innego, a właśnie wziąć sobie próbkę i trudno, film jest troszeczkę później, ale przynajmniej, no wiecie, zaoszczędzę trochę kasy i mogę to przeznaczyć na coś innego, Boże. Plączę się w ogóle w tym, co mówię. Ok, więc myślę, że na tą chwilę po prostu to wszystko, bo w tej chwili nie mam nic więcej do powiedzenia. Popróbuję go z innymi pudrami, zobaczymy, czy zmieni swoje zdanie, natomiast na chwilę obecną, no, mnie się za bardzo nie sprawdził, ale zobaczymy, jak będzie później, tak więc zapraszam Was na podsumowanie. Przez chwilę się zastanawiałam, czy nie powinnam zmienić bluzki, bo niedawno poszedł film z korektorem Jeffree Star, który był nagrywany trochę wcześniej i tam też miałam zieloną bluzkę, co prawda trochę inną, bo tam była bluzka z Bonpixa, tu jest bluzka z Carco i tak one idą w zasadzie obok siebie te filmy, chociaż je nagrywam w zupełnie innym czasie, ale no tak akurat mi wychodzi. I zastanawiałam się, mówię, może powinnam jednak zmienić bluzkę, żeby nie było dwa razy zielonej, ale nic to, będzie zielona po prostu, trudno, taką mam fazę na zielone, a że obie mi się podobają, to jest jak jest, już czuję chyba nadchodzącą jesień, ciemniejsze usta, ciemniejsze bluzki, już tak czuć tą jesienią, nawet ogrzewanie już w domu musiałam włączyć, bo się zrobiło mi wręcz za zimno w ciągu dnia. No dobra, ale podsumujmy sobie kilka dni z podkładem Anastazji, no i powiem Wam, że nie jest dobrze. Całe to pierwsze wrażenie, które było na początku, jak to pierwsze wrażenie, no niestety po prostu się zachowało, tak? Próbowałam ten podkład z pudrem RCMA, ponieważ on całkiem u mnie wypada, więc co jakiś czas go tak właśnie jeszcze używam z innymi podkładami. No i kompletnie to w ogóle nie zagrało razem zbyt dobrze, świeciłam się po 5 godzinach już bardzo mocno. Następnie stwierdziłam, ok, z RCMA się niezbyt dobrze zadziało, no to spróbuję w takim razie z pudrem, który wiem, że ogólnie dobrze działa i jest to puder z Sephory, ten Beauty Amplifier. No to spróbowałam z tym pudrem i znowu, bez szału, podkład się wyświecił po 5 godzinach, po 10 już wyglądał generalnie na zmęczony życiem i niezbyt fajny, niezbyt fajnie po prostu wyglądał na twarzy i kompletnie mi się to nie podobało, no to stwierdziłam, ok, no to już mamy 3 do 0 tak naprawdę, ale wyciągam, armatnie działa, wyciągam bestię, wyciągam Coty Airspun, zobaczymy jak on się sprawdzi i
To jest jedyny podkład, który jako tako dał sobie radę. Mój makijaż nie wygląda fantastycznie na koniec dnia. On po 5 godzinach wygląda, powiedzmy, że okej, ale po 10 godzinach, no, wygląda lepiej, ale nadal nie wygląda zbyt dobrze. Tak więc, no niestety, po prostu to nie jest, podkład Anastazji nie jest podkładem, który na mojej tłustej skórze dobrze się sprawdza. Niestety, po prostu nie gra z moimi pudrami, chociaż podejrzewam, że bardziej nie gra z moją skórą, bardziej nie gra z moim pH, może z moją pielęgnacją, naprawdę kombinacji jest bardzo dużo. A szczerze mówiąc, jak kupuję podkład, nie wiem za ile on tam jest, 219 zł, no to nie chce mi się tak kombinować i chyba żadnej z nas nie chce się w ten sposób kombinować. Myślę, że nie ma co tutaj więcej rzeźbić, po prostu widać na przebitkach, że ten podkład z moją skórą się nie polubił, nie sprawdza się u mnie, nie będę więcej po niego sięgać, co najwyżej może go zobaczycie kiedyś po prostu w swatchach dla porównania jasnych kolorów. Jeżeli ktoś by potrzebował właśnie jakiegoś odniesienia, natomiast na pewno nie będę po niego sięgać, to nie jest podkład dla mnie, nie lubi się z nim, on się ze mną nie lubi i po prostu no nie ma się co męczyć. Jeśli tak spojrzę w ogóle na podkłady, które mi się sprawdzają, to tak naprawdę większość tych podkładów to są podkłady drogeryjne, bądź też takie, które można kupić online typu Make Up Revolution, bo Make Up Revolution no trudno dostać wszędzie jakby w drogerii. To są naprawdę dobre podkłady, ja Wam podlinkuję na końcu właśnie w ogóle playlistę ze wszystkimi testami podkładów, jakie robiłam, bo może ktoś ma ochotę sobie spojrzeć, jakie to ja inne podkłady testowałam, ale jeżeli zobaczycie na przykład na te moje dwa filmy z top 5 podkładów, które polecam, to większość jest do 50 zł i to nie było tak, że ja zrobiłam to w jakby wyszukując, tylko akurat wszystkie podkłady, którym się sprawdzały, okazało się, że były właśnie w tych granicach, więc po prostu idealnie jakby się to połączyło, tak? To nie było w jedną stronę, tylko było w drugą stronę, rozumiecie, o co mi chodzi. Więc tak, no kolejny podkład seforowy, który niestety mi się kompletnie nie sprawdza. Dobrze, że nie wydałam 219 zł, bo jak na przykład ze Smashbox Studio Skin, czy też tą beką, jestem w stanie trochę popracować i one ładnie u mnie wyglądają i nawet powyżej 5 godzin wytrwają, tak niestety Anastazja kompletnie nie. Jakbym kupiła ten podkład, to bym po prostu nie miała z nim zupełnie co zrobić, tak więc cieszę się, że go nie kupiłam. Niestety u mnie się on nie sprawdził i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten test. Mam nadzieję, że on Wam w jakiś sposób pomógł. Jeżeli oczywiście jesteście ciekawe, jakie mam makijaż na sobie, co miałam na przebitkach, to standardowo odsyłam Was do opisu, bo tam znajduje się mnóstwo, całe mnóstwo różnych informacji, jak również bluzkę z karku, którą mogłyście widzieć w ostatnim haulu, też Wam ją podlinkuję na dole i przypomnę, że do 10 października na karku, akurat na ciuchy, chociaż to jest film o podkładach, ale jest minus 15%, to też Wam zostawię tą informację na dole. No dobra dziewczyny, więc ja w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dajcie znać, czy miałyście ten podkład, jak on się u Was sprawdził, czy wzięłyście próbkę, czy na przykład kupiłyście go po super recenzjach i się okazało, że nie jest zbyt dobry. Kolejne podkłady z Sephory, które na mnie czekają, to jest Beauty Blender Bounce Foundation, jest Zoeva, ten najnowszy, jest Fenty od Rihanny, ten nawilżający, jest mnóstwo podkładów, które chciałabym przetestować, ale to wszystko niestety trochę trwa. Więc cierpliwości, na pewno się one pojawią. Zostawiam Wam oczywiście linki do wszystkich poprzednich moich testów właśnie na ekranie końcowym. Jeżeli macie za mało, no to możecie tam zajrzeć. Więc ja w takim razie dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa, pa.